Witam wszystkich w poniedziałek. Super. Ewa powinna się zaraz pojawić. Cześć Kasia. Także. Super. W ogóle to, że to mi się trzyma na głowie, to w ogóle jest super osiągnięcie. O, jest Ewa. Już jest Ewa, łączymy. Oczekiwanie. No halo! Cześć, cześć! Ulu. Cześć, cześć, będzie, że się strasznie stresuję! Ojej, i ty się masz stresować, czy ty się stresujesz? Masz takie doświadczenie przed kamerą. Wiesz co, może i mam, ale jakoś zawsze się stresuję. No mam nadzieję, że szybko się rozluźnisz, także. No, a my dzisiaj mogę, w ogóle... Słuchaj, pięknie nie wyglądasz. No, ty też. My dzisiaj nieświadomie się tak samo upiłyśmy. No, ja mówiłam ci wcześniej prywatnie, że stworzyłam sobie taką mega wysoką konstrukcję, ale stwierdziłam, że będę wychodziła poza ekran i co nieco zmieniłam. Także no nie, no spoko. Jesteśmy bliźniaczkami. Tak, tak, bo... Ja lubię mieć generalnie bliźniaczki, już jedną mam. No właśnie, przecież ty masz jeszcze Aneczkę. No właśnie. Także super, super. Bardzo dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie. Dla mnie to jest ogromna przyjemność tutaj mieć ciebie. No i super, i super. Słuchaj, poczekamy jeszcze chwilkę, aż się tutaj ludzie zbiorą, ale już widzę, że tutaj liczby sobie, skaczą, także super. Jak ci tam majówka minęła, kochana? Byłaś na tym safari dwukołowym? Wiesz co, byłam dzisiaj, pojeździłam trochę. Pojechałam sobie na moim junaczku do Konstancina, ale to było tak, żeby trochę przetestować sobie sprzęt i żeby na taką spokojną trasę. Także, ale na moim biurku, słuchaj, jest książka 1000 miejsc w Polsce, które warto w życiu zobaczyć i to będzie moja trasa na najbliższy czas. W szczególności źródło, które mi po prostu taką trasę stworzy. Na razie tak na krótko, myślę, że 2-3 dni, okay. Ale później nieco dłużej, bo najprawdopodobniej w Polsce będzie trzeba zostać w te wakacje, a ja nie usiedzę, więc sobie wymyśliłam motor. Znam to. No ja, wiesz, dopiero tutaj wprawy w samochodzie nabieram, ale... Idzie mi całkiem... A to prawo od krótkiego czasu? Ja, słuchaj, zdałam 13 lutego. A w ogóle 13 to jest dobry numer. No. To jest dobra cyfra. Tak, mi się wzięła w ogóle od 13 bardzo wiele dobrych rzeczy, a to może później pogadam. No. To pewnie wypadnie gdzieś tam w międzyczasie. No pewnie. No 13 lutego zdałam, pod koniec marca dostałam dokument, no więc teraz jak tylko mogę, to wiesz, jadę na przykład do Biedronki na zakupy. Bo co masz targę ciepłe na plecach? No. Właśnie. Wczoraj byłam nad morzem, także akurat strzeliłam się w okno pogodowe, bo dzisiaj po prostu szaro, buro i wieje. Tutaj, dzisiaj, ja dzisiaj musiałam załatwić jedno miejsce i postwierdziłam, że motorem będzie najlepiej, powkładałam sobie to, co potrzebuję, pojechałam i tak w pewnym momencie właśnie jeszcze dzwoniłam się z osobą, która współtworzy najbliższy projekt, który będzie jutro albo pojutrze ujawniony. I tak patrzę na niebo, kurczę, robi się szarówka, a ja jeszcze w takich nie najlepszych warunkach nie potrafię jeździć, w sensie nie jeździłam i nie chcę próbować. Więc strud do domu, ale powiem ci, że to strasznie wkręca, w szczególności, że zmieniłam sobie opony, które podobno lepiej kleją, cokolwiek to znaczy. Zresztą kiedyś jak mi mówił taki mój pan, o co się zajmuje motocyklem, chyba, że opony lepiej kleją, to ja mówiłam, co to znaczy, nie? Klej do papieru! Wiesz, ale do momentu, kiedy właśnie... Tam, aż na Tarchomin, czyli na drugi koniec Warszawy, serwisować motocykl. No i tak mówię, kurczę, zapomniałam się ciebie zapytać, czy ty masz może dla mnie to dodatkowo opony. Mam, to ci je zmienię. A ja myślę sobie, a może później, wiesz, jak teraz masz zamiar jeździć, a jest średnia pogoda, to weź sobie te nowe, bo one lepiej kleją. No dobra, to wezmę to. I słuchaj, wyjechałam i dla mnie to była zupełnie inna jazda. Ja nie jestem wariat, raczej taki spokojny kierowca, ale te łuczki takie bardziej kładzione, to lepiej wchodzą. No dobra, słuchaj Ewa, bo myśmy się tutaj zagadały o tych, o motorach i w ogóle wycieczkach, ale już w sumie 5 minut minęło, także
Może przejdziemy do tematu live'a, co? Jasne. Także dzięki wszystkim obserwatorom Ewy i moim, że tutaj z nami jesteście w ten poniedziałkowy wieczór. I teraz Ewa, może powiesz na początku kilka zdań o sobie. Ja obstawiam, że i tak wszyscy cię znają, ale tak, żeby wiesz. No dobra. Mam na imię Ewa, dobra, to już koniec, w każdym razie mam, słuchajcie, ja się zajmuję głównie podróżami i zawodowo przede wszystkim, bo jestem pilotem wycieczek i generalnie blogowanie pojawiło się gdzieś tam między, właściwie na samym początku, bo pamiętam, że moja pierwsza podróż 11 lat temu to była taka prawdziwa, afrykańska, która byłaby największym moim marzeniem, to była Burundi, Uganda, Rwanda i Kongo i pamiętam, że wróciłam z tej podróży, napisałam do kolegi list, taki mega, mega długi o tych swoich wspomnieniach, o poszukiwaniu goryli, o tym jak, nie wiem, mnie konwój zatrzymał na granicy, to gdzieś tam nie chcieli przepuścić na tej granicy kongijskiej. No. Mówi, wiesz co, to jest tak fajnie, że weź to opublikuj. A ja miałam wtedy stronę internetową, bardziej taką wizytówkę modową, bo zajmowałam się kiedyś też zawodowo modelingiem i stworzyłam taką zakładkę podróże na tej stronie. Też pamiętam, że miałam takie piękne, duże zdjęcie na całym ekranie, gdzie ja zdjęciowej tak siedzę sobie wyrafinowanie. Profeska pełna. I to zdjęcie było nałożone na panoramę jeziora. I można było w jednej stronie sobie przeklikać na podróże, a z drugiej na modę. No i się okazało, że tak w dużym skrócie, że umie się podróże nie do końca da podzielić z modelingiem. I podróże zdominowały, więc strona modelingowa się totalnie przereformowała na blog podróżniczy i tak trwam i kontynuuję podróże zawodowe, prywatne, bloga, wszystko naraz. A skąd ci wzięła nazwa szpikli w plecaku? Czy ty zawsze bierzesz ze sobą parę szpilek? Wiesz co, u mnie to było tak, w ogóle nazwa się wzięła w bardzo niespodziewanym momencie, bo ja mężowi wymyślałam jakąś tam inną nazwę na jego biznes i jakoś tak, nie wiem, mnie tknęło, słuchaj, wjeżdżając do garażu autem. Czekałam, aż się te drzwi otworzą, szpilki w plecaku. I tak po prostu przyszłam do domu, kupiłam domenę i się wszystko pozamieniało, a wzięło się to od tego, że rzeczywiście moje podróże zaczęły się od modelingu. I to jest takie fajne połączenie, zrównoważenie między podróżami, a właśnie tym modelingiem, a przy okazji chciałabym pokazać, że będąc w podróży i robiąc rzeczy stricte przygodowe, czy bardzo przygodowe, nie trzeba mieć tłustych włosów, wyglądać, być unuranym, tylko można zachować swoją kobiecość i być po prostu pięknym, wchodząc po kolana, wiesz, poszukając goryli, czy mieszkając z miejscowymi, można mieć taką fajną kobiecość zachowaną. Okej, super. Chciałabym taką kobietę, coś mnie nie zachowało. Zawsze się staram, ale tak no, trudno wychodzić, zresztą w wodzie, no ale próbowałam kiedyś maskary przeciw wodoodporne, ja ale... Spróbuj zachować kobiecość na motorze, jak ci się tutaj wszystko odbija. A zdejmujesz i masz takie dwa placuchy. Więc jedyne, z czym możesz zaszalić, to z tuszem do rzęs i to jest kropka. No, znam to. U mnie maska jest taka, po prostu odcisk maski. Więc można. Aczkolwiek powiem, że byłam w szoku, bo ja nie mam prawa jazdy na motocykl. Mój motocykl ma tam tylko 125 pojemności i na tą pojemność możesz jeździć bez prawa jazdy na motocykl, tylko z prawa jazdy na auto, więc jak chcesz, moja droga, zapraszam. No, jeszcze chwilę. Ale stwierdziłam, że po prostu jak dostanę ten motor, to ja nie usiądę i będę fafarafić, że umiem nie wiadomo jak jeździć, tylko poszłam sobie na zajęcia takie przygotowujące, jak nie wiem, skręty, slalomy, wyprowadzanie, podnoszenie, przejazdy po mieście, żeby się po prostu na tym motorze czuć w miarę okej. I wyobraź sobie,
No. Kurde, jakie tam laska w tym kasku robiła zainteresowanie. Się okazuje, że to też może być w sumie sexy laska na motorze, nie? No i super, i dobrze, bo my w każdej sytuacji potrafimy być kobiece. Dokładnie. Dobra, słuchaj, zacznijmy odpowiadać na pytania, bo pytań było bardzo dużo, one się powtarzały, także ja wysłałam ci wcześniej kilka, ale teraz jeszcze po prostu będę ci zadawała pytania. No i pierwsze pytanie, które pojawia się nagminnie, to jest jak zacząć pracę jako pilot wycieczek? Jak ty zaczęłaś i w ogóle dlaczego? Słuchaj, u mnie to jest taka kwestia przypadku, że to jest wręcz nieprawdopodobne. Wszechświat nad tobą czuwał. On wiedział. Tak, tak, tak. To jest nic innego jak dobry czas, dobre miejsce i dobrzy ludzie przypadkiem spotkani. Mhm. Jakby wychodząc z najkrótszej wersji, bo ona będzie w generalnie historia jest dość długa i trwała grubo ponad pół roku, zanim to się w ogóle wydarzyło, co się dzieje teraz. Byłam szczęściarą, że wygrałam pewien konkurs, który sponsorowała Tajlandia. I jako zwyciężczynię tego konkursu zaproszono mnie na targi turystyczne, żeby, mówiąc wprost, siedzieć w koronie i w szarfie i żeby ludzie sobie robili ze mną zdjęcia, bo taki był generalnie koncept. Ale ja 11 lat temu, ani do dnia dzisiejszego, nigdy w Tajlandii nie byłam. Nigdy. A zawsze jarała mnie Afryka i to było po prostu wręcz takie psychiczne. Natomiast kiedy miałam przerwę, to ja sobie zawsze szłam do innych stoisk i tak, o Boże, tutaj kawa pięknie pachnie, o jakiś tam dywanik z Afryki, o Boże, jaka maska. I wiesz, tam z każdym pitu coś pogadałam. I wiesz, podeszłam do jednego stoiska, biura Logostravel, z którym cały czas współpracuję, i oni mieli taki ogromny plakat, teraz już wiem, że papuasów na ścianie, i tak wiesz, już wyluzowana po tych różnych rozmowach mówię, o, gdzie to jest, ja chcę tam być, nie? No i pitu się okazuje, że gadam z szefem. To był wrzesień. Początek października. No ja tak sobie gadam, powiedziałam, że mieszkałam w Chinach, że studiuję to i to, że taki znam języki. No i ja mówię, dobra, to pojedziesz do Afryki. Słuchaj, po półtora miesiąca pojechałam, chociaż, słuchaj, bardzo nie chciałam. Bo ja się bałam, że spełnię swoje marzenie i że nie będę miała do czego dążyć. A ja tam pojechałam po pierwsze zobaczyć, czy ta czarna Afryka naprawdę mi jara, bo to było Burundi, Uganda, Rwanda i Kongo. Taka fest. Po drugie, no tak z grubej rury delikatnie mówiąc, w szczególności te 11 lat temu, gdzie w Burundi był stan wyjątkowy, gdzie na granicy kongijskiej były wojska ONZ-owskie trzymające pokój, generalnie porządek, tam było sporo takich risky rzeczy. I ja podczas tego wyjazdu miałam po pierwsze sprawdzić właśnie, czym się ta moja Afryka tak strasznie podoba. Po drugie miałam zobaczyć, czy praca pilota, w ogóle jak ona wygląda, bo jakby zacznijmy od tego. Ja nie wierzyłam, że taka praca w ogóle istnieje. Nie wiedziałam, że coś takiego działa, dlatego że jak kiedyś wcześniej wyjeżdżałam za granicę, a to była Tunezja i Egipt, bo wtedy mnie tylko było stać, to na lotnisko przyjeżdżał Egipcjanin mówiący po polsku. W hotelu widziałam Egipcjaninów, którzy też gadali po polsku, więc sobie nigdy nie wyobrażałam, że na takim tak sobie wydawało mi się, że pojadę do Ugandy i mnie ktoś przywita po polsku, pojadę do Chin, pojadę gdzieś tam normalnie będą miejscowi, którzy obsługują Polaków. A tu się okazuje, że jednak można tak pracować, więc miałam w ogóle sprawdzić, jak ta praca pilota wygląda, czy mi się to podoba, a po trzecie się okazało, że pod koniec muszę tę pracę wykonywać. Zupełnie do tego nie będąc przygotowana, ale na szczęście było tak, że były osoby, które miały uprawnienia i zawsze tam mogły mnie skontrolować. I co? Wróciłam do Polski, tak na to było połowa grudnia. Okazało się, że to był czas, słuchaj, kiedy obowiązkowe były licencje. Kiedy trzeba było skończyć kurs,
na koniec kursu trzeba było zrobić egzamin wewnętrzny. Z dokumentu z egzaminu wewnętrznego udać trzeba się było do urzędu, żeby zdać 3 egzaminy państwowe. Czyli nie można ominąć kursu, a trzeba było to zrobić. A mój kurs się już zaczął. Więc udało mi się w ogóle dołączyć do tego kursu i w trybie zerowym, czyli już właściwie w kwietniu, udało mi się pozdawać wszystkie egzaminy, które są bardzo, bardzo trudne. Tam było też pytanie, co trzeba zrobić teraz, żeby zostać pilotem. Z tego, co ja się orientuję, to jest w tej chwili wolny zawód. Czyli jak chcesz, proszę bardzo, możesz pracować. Pytanie, kto cię zatrudni? I wiem, że są miejsca, które organizują takie kursy, które dostaje się papier, że się na przykład umie rozwiązywać trudne zdarzenia w grupie, że się po prostu, nie wiem, pierwsza pomoc, kwestie prawne. I to jest taki dokument dla twojego potencjalnego pracodawcy, czyli biura podróży, na to, że ty masz jakieś pojęcie, jak z grupami kooperować, ale nie jest to mus. Jeśli jesteś podróżniczym starym wyjadaczem, jeśli masz języki, jeśli, nie wiem, mieszkałaś bardzo długo gdzieś za granicą i znasz lokalną kulturę, to ja jestem przekonana, że nie mając takiego papieru, możesz zajmować się tym zawodem. Czyli kiedyś trzeba było zrobić kursy pilota, a teraz nie jest to obowiązkowe. Nie jest to obowiązkowe, ale na pewno będzie to dużo łatwiej osobie, która taki dokument ma. A czy trzeba skończyć jakieś studia, coś, co ci może w tym kierunku pomóc? Turystykę? Tak, to jest, na turystyce, studiując turystykę, na pewno masz taką możliwość licencję mieć pilota albo przewodnika, bo to są zupełnie dwa różne zawody. To nam zaraz opowiesz. Tak, to jest zupełnie co innego, ale polskiemu klientowi jednak się wydaje, że to jest to samo. Natomiast na pewno, jeśli ktoś jest po historii sztuki, będzie taki dużo, takiej osobie dużo łatwiej na przykład oprowadzać po Rzymie, jeśli zna język włoski. Albo ktoś, kto jest po geografii. Albo po geografii, dużo łatwiej będzie oprowadzać po takich krajoznawczych tematach. Na przykład na moim kursie, tym przygotowującym do egzaminów, ja miałam historię sztuki, architekturę, malarstwo, miałam geografię turystyczną Polski, geografię turystyczną Europy, gdzie pytano mnie o fontanny, o obrazy, o ratusze, o place, na przykład, nie wiem, jakichś znanych ludzi, którzy urodzili się w danym mieście i też musiałam o nim powiedzieć, bo tak to wygląda. To akurat praca pilota polega na tym, że to jest zawód, który wymaga od ciebie cały czas odpowiedzialności i to jakby najważniejsze, ale cały czas kształcenia się. To, że nie wiem, ja się raz nauczę geologii, jak jechałam na Islandię, to ja przerobiłam cały podręcznik podstaw geologii dla studentów pierwszego roku i spotkałam się z moim nauczycielem od geografii, żeby on mi ten cały wulkanizm, płyty, jakieś tam różne dziwne rzeczy poopowiadał. I oczywiście tego ja się w jakiś sposób nauczę raz, ale co się dzieje teraz politycznie i muszę wiedzieć teraz, co się dzieje, śledzić te wszystkie tematy, więc to jest cały czas non-stop dokształcanie się. Czyli to nie jest tylko tak, bo wielu osobom może się wydawać, że to pilot to po prostu jeździ sobie, podróżuje i tam coś tam przeczyta w przewodniku i później to powie swoim klientom. No to nie jest tak. Słuchaj, generalnie jest tak, że od pilota nie wymaga się wiedzy. To możesz nam szybko wyjaśnić różnicę między pilotem a przewodnikiem? Jeszcze jest ktoś takiego jak rezydent. Są trzy Dajesz. Rezydent to jest osoba, która bytuje w danym miejscu i zajmuje się obsługą ludzi na miejscu. Czyli na przykład jak lecicie do Egiptu, czy jakiegoś innego, czy do Turcji na all inclusive, to was na lotnisku wita rezydent, który odwozi was do hotelu, zaproponuje wam wycieczki i na te wycieczki często jeździ.
I teraz tak jest, pilot i przewodnik. Przewodnik, a i przepraszam, rezydent, on w sumie też często pełni rolę przewodnika, chociaż nie jest to od niego, jakby to nie jest prawnie jego obowiązek, ale klient wymaga. Mhm. Natomiast przewodnik i pilot to są dwa różne stanowiska, z tym, że pilot jest kombo najczęściej jednego i drugiego, a przewodnik nie. O co chodzi generalnie? Pilot jest osobą stricte techniczną, której głównym zadaniem jest realizowanie świadczeń, za które zapłacił klient. Wycieczek, transferów, posiłków, tudzież organizowanie różnych rzeczy na miejscu. Natomiast przewodnik nie musi tego robić. Mhm. On może doradzić pilotowi, ale on jest stricte od rzeczy merytorycznych. I natomiast przewodnik, on merytoryczny nie musi być, mhm. a od niego się tego to wymaga. Mhm. I na przykład ja zaczynałam mając lat 22, byłam bardzo młoda, mhm. i moimi klientami były osoby, które były w wieku moich rodziców, mhm. albo nawet i dziadka najstarszego klienta, miałam w wieku 85 lat. Mhm. I wyobraź sobie, jesteś na lotnisku, czekasz na grupę, uh-huh. zero make-upu, sportowe ciuchy, kucyk, wiesz, na uh-huh. wszystkie strony, wyglądasz jak siksa z liceum i przychodzi do ciebie człowiek i sobie myśli, co taka gówniara może wiedzieć o Afryce, przecież tam latają z ciupagami, nie z maczetami ci powiedzą, z ciupagami i zaraz tam będą chcieli zachować. No i nie da się ukryć, że jakby moją kartą przetargową zawsze, ale to zawsze była wiedza. Jeśli na lotnisku nie pokażę osobie, która ze mną jedzie, która ma, delikatnie mówiąc, ambiwalentny do mnie stosunek. Delikatnie mówiąc, no. To ja muszę go storpedować doświadczeniem i wiedzą, żeby on wiedział, że jadą z osobą na odpowiednim miejscu. I tutaj, no niestety, nie da się wyłączyć tego elementu merytorycznego z zawodu pilota. Mhm. Poza tym, pilot to też jest tłumacz. Mhm. Stąd nie da się uciec od języka i to na bardzo przyzwoitym poziomie. A jakie ty znasz języki? Jakie ty znasz języki? Angielski, bardzo dużo rozumiem i w sumie mogę powiedzieć, że się komunikuję po francusku, ale to nie jest mój płynny język. Mhm. Dużo rozumiem chińskiego i kiswahili. Mhm. Okay. To jest afrykański język. Ale właśnie, jeśli jesteś, chcesz być przewodnikiem, przepraszam, pilotem, mhm. i uważasz, że znam język, poziom advanced, bo mhm. mieszkałam, albo jestem przysięgłym tłumaczem, to bez wiedzy nie da ci się tłumaczyć. Przykład. Pojechałam do Sudanu. Sudan ma serio super bogatą historię. Ma bardzo trudne nazwy, ma całą masę faraonów, którzy tam władali. I nawet jakby ci przyszło tłumaczyć coś z języka angielskiego na polski, to nie ma więc wiedzy, że ktoś ci mówi, w tym Królestwie Czarnych Faraonów była migracja, albo no po prostu musisz mieć wiedzę do tego, żeby wiedzieć, co, o czym mówisz. Tak, i bardzo ludzie to doceniają, kiedy ty dodasz coś od siebie, uzupełnisz albo wyjaśnisz, bo osoba, która ci to mówi, często miejscowe, dla niego to jest tak oczywiste, że no po prostu... O, to taki faraon, tam, a tutaj to... Tak, tak. Więc ja, lecąc do Sudanu na przykład, przeczytałam i uważam, że w tym wieku. W pustyni i w puszczy to jest super książka. Jak byłam gówniarzem, to uważałam, że jest po prostu nie do przejścia. Ostatnio zresztą bratanica mojego męża czytała w pustyni i w puszczy i tak płacze, że nie mogła przez to przejść. Mówię, przejrzyj początek, a reszta jest super. Bo w pustyni i w puszczy jest super. Dobra. W pustyni i w puszczy pojechałam do Poznania, do Muzeum Archeologicznego i wynajęłam przewodnika. Poszłam do Warszawy, do Muzeum Narodowego, bo mamy tam jedną z największych, właściwie największą ekspozycję kościoła Sfara z Sudanu. I pogadałam też z przewodnikiem, żeby jak będę w starej Dongoli, która też jest chrześcijańska, żeby umieć nawiązać do Faras, który jest w Polsce i ludzie mogą to kojarzyć. A nawet jeśli czegoś mi nie powie mój lokalny przewodnik o malowidłach w Dongoli, czy jakiś tam rzek w Dongoli, to ja sobie z głowy wyciągnę to, co było w Faras i przełożę na Dongoli.
Więc to jest bardzo wymagająca praca i nie da się bez przygotowania jechać. Jeśli ktoś myśli, że po prostu będzie techniczny, albo będzie tłumaczem, albo że to są wakacje, to jest ciężka praca. Tak, to, wiesz, to też jest tak, do mnie czasami ludzie mówią, ty Ewa, bo ty jeździsz w takie miejsce, gdybyś mogła filmy na YouTube wrzucać. Mm-hmm. A ja mówię, wiesz co? Jakbym miała czas. Filmy na YouTube, ty coś też robisz na YouTubie, to wiesz, że to jest cała masa czasu. A ja sobie nie wyobrażam, jak mogłabym odejść od grupy tak. na 15 minut, żeby sobie rozstawić wszystko, coś pogadać. Tak. No nie da się. To jest bardzo angażujące. Ale nawet robienie zwykłych zdjęć zabiera czas. Ja też przez jakiś czas organizowałam wyjazdy, więc ja zdjęcia mam tylko dlatego, że ktoś mi je przez przypadek robi, bo sama sobie to nawet selfie sobie nie zrobię, bo nie ma czasu. Tak, dokładnie. Dokładnie. Jak ci ktoś nie zrobi, to ci nie zrobi. To, że ja mam tu jakieś zdjęcia z podróży swoich służbowych, to tylko i wyłącznie dlatego, że ja bardzo dużo robię zdjęć ludziom, bo wiem, że są pewne firmy, biura podróży, które się zastanawiają, czy osoba, która prowadzi blog podróżniczy, będzie na tyle zaangażowana, żeby wyłączyć się od swoich tych blogowych rzeczy. Ale u mnie naprawdę jest tak, że ja wracam z garstką tylko zdjęć i to tylko dlatego, że ktoś mi to zrobi. No, z uprzejmości kogoś. A grupy moje wracają z całym wachlarzem. Ktoś, kto ze mną był na wyjeździe, to nie dość, że dostanie zdjęcia ode mnie z mojego aparatu, to ja jeszcze jemu zrobię i jeszcze dostanie warsztat fotograficzny. No to super. Czyli jechać z tobą na wycieczki, to na pewno będziemy mieli zdjęcia. Tak. Do wycieczek jeszcze przyjdziemy. Okej, to różnica między pilotem, rezydentem i przewodnikiem. A powiedz mi, bo też takie padło pytanie, gdzie szukać takiej pracy? Jakby ktoś już spełniał te wymogi, o których mówisz, zrobił kurs, znał języki, jakieś dane miejsce i tak dalej, to gdzie takiej pracy możesz szukać? Po pierwsze w biurze podróży. Mhm. A po drugie, słuchajcie, jest na przykład na Facebooku grupa, to są piloci wycieczek, przewodnicy, jakoś tam się to strasznie długo nazywa. Uh-huh. I tam też znajdują się oferty. Aczkolwiek najczęściej, umówmy się, na takie egzotyczne podróże, jak ja jeżdżę, to ciężko znaleźć takie oferty. Najczęściej to jest Europa, Polsce jest młodzieżowe. Natomiast jeśli ktoś chciałby na takie dalekie wyjazdy jak ja, no to przede wszystkim biura podróży, ale tutaj trzeba pokazać już jakieś doświadczenie. Mhm. Albo cechy szczególne, które się ma, czyli na przykład, albo właśnie doświadczenia typu mieszkałem gdzieś za granicą, studiowałem coś, co jest bardzo wąskie w tym rejonie i możesz po prostu coś zaoferować ekstra. Ludzie po japonistykach, po koreanistykach, no wiadomo, że to będą tamte ich kierunki. Nie wiem, mam kolegę, który skończył antropologię i etnografię i po Afryce jeździ na przykład. Mhm. Więc to są takie specjalistyczne kierunki, no ale takie osoby z takim doświadczeniem plus język mają największe szanse na takie unikatowe trasy. Ale słuchajcie, od czegoś trzeba zacząć. Mhm. Lepiej, szczerze mówiąc, zacząć od czegoś małego i popełniać błędy na małych trasach i nietrudnych trasach, niż pójść na głęboką wodę, bo umówmy się, Afryka to są wyjazdy level expert. To można latać samemu, można próbować, ale to jest Azja. To nie jest Azja. Nie mówię, że to jest hardcore, bo biegają za tobą z nożami. No nie, ale z innych powodów, takich logistycznych bardzo, prawda? Tak, i odmienności kulturowej i bardzo, to jest bardzo wiele zmiennych, ale Afryka jest taka, że jak się tam raz pojedzie, to już uzależnia. Reszta się nie liczy. No, coś o tym wiem, trochę. No, nie byłam tak dużo w Afryce jak ty, ale jakieś doświadczenie mam i rzeczywiście jest tak, że bardzo wciąga. Okej, bo ja tu muszę czasu pilnować, my jesteśmy w połowie czasu, a nawet nie w połowie pytań. Powiedz mi, bo też takie pytanie padło, jeżeli możesz się podzielić takimi informacjami, o stawki i wynagrodzenie pilota. Słuchaj, to jest bardzo i trudny, i długi temat. Mhm. Po pierwsze jest
może zarabia się w dwojaki sposób. Mhm. Albo jest stawka za cały wyjazd, albo jest stawka dniowa. I w zależności, druga wersja jest zazwyczaj lepsza. Natomiast, czyli za dzień. Stawka za dzień, mhm. Tak. I jakby badając dwa warianty, jeśli stawki są od, nie wiem, 2000 do nawet powiedzmy 10 000. Jak ja komuś powiem... Za dzień? Nie, za trasę. Okay. Powiedzmy przy 15 dniach. Tak stawki... Znam stawki, które się zaczynają tam od 120 zł i uważam, że to jest nieprzyzwoite. Mhm. Nieprzyzwoite tyle zarabiać, tak mało. Mhm. Natomiast tak średnio to jest 350-400 zł w górę. Za dzień. I to jest... Tak. Mhm. I wiesz, możesz robić wielkie oczy, bo masz nocleg, masz coś tam. I czy to jest dużo pieniędzy? Powiedzmy, że z wyjazdu wracasz z kwotą 5000 netto w kieszeni. I słyszysz, ja pierdzielę, 5000 za 2 tygodnie pracy, nie? Ale jeśli wylatujesz raz na 2 miesiące, to już nie jest 5000 za wyjazd. Tylko to już jest 2500. Niezależnie od tego, czy jesteś w Polsce, czy jesteś za granicą, masz generalnie takie same koszty. Tak. Bo za mieszkanie musisz zapłacić. Często na wyjazdach nie masz, czasami jest, często nie masz posiłków. Musisz sobie samemu zapłacić. Czasami się udaje zorganizować, że nie musisz za to płacić, ale w zasadzie zawsze płacisz za wodę, zawsze płacisz za jedzenie, więc a życie często na zewnątrz, bo jesteś w miejscach turystycznych, czy to jest Afryka, czy Azja, jest zawsze droższe. Więc to nie zarabiasz 5000 na miesiąc, tylko na przykład 5000 na 2 miesiące i masz często wyższe koszta. Czy można się utrzymać pracując non-stop? Pewnie, że można, tylko nie utrzymasz wtedy relacji ze znajomymi. Bo... I rodziną. I rodziną, czy z rodziną masz zawsze kontakt, ale... Ale na przykład ciężko byłoby założyć chyba swoją rodzinę, jeżeli by się pracowało tak full etat, czy nie? Wiesz, to bardzo wielu pilotów jest samemu, żyją samodzielnie. Natomiast znam pilotów, którzy mają takiego Piotra, który ma żonę, ma trójkę dzieci i on jest umówiony, że on jak wylatuje gdzieś, to ma mieć przynajmniej 2 tygodnie odstępu od kolejnej trasy, żeby poświęcić ten czas swojej rodzinie. No, ale wracając do tych pieniędzy, tak jak mówię, to 5000 powiedzmy, to jest często mniej. To jest często mniej nawet. Zakładając, że wlatujesz raz na 2 miesiące, to nie jest dużo. To jest, ale nie da się ukryć, że to jest praca, która ma całą masę wartości dodanych. No, oczywiście. Typu, owszem, wyjeżdżasz gdzieś, masz za to płacone, często trafiasz w miejsca, których nigdy byś nie trafiła, do których byś nie pojechała, bo są drogie. Część rzeczy, owszem, masz zapewnione, ale masz też, tak jak mówię, koszta. I to jest piękny, naprawdę piękny zawód. Natomiast no, jest obarczony różnymi sprawami, nie? No to ja znam kwestię tak zwanej pracy marzeń, bo też wielokrotnie słyszałam, że mam pracę marzeń, no i bardzo dużo osób widzi same te plusy i benefity, a jest zawsze ta druga strona. Jednym z minusów jest to, że pilot wycieczek taki... Ja na przykład uważam, że tak być powinno. Wiem z różnych stron, że niektórzy tak się nie robią, ale ja sobie inaczej na przykład nie wyobrażam, że pilot wstaje pierwszy i chodzi spać ostatni. Bo pilot musi się do dnia przygotować, musi ludzi obudzić, musi sprawdzić, czy ci ludzie wstali, a mija dzień, się zasuwa, jest praca z kierowcą, z przewodnikami lokalnymi, z restauratorami, oczywiście cały czas kontakt z człowiekiem, jest wieczór, masz po prostu wywalone wszystkie bebechy na wierzchu, jest kolacja, ale ludzie chcą jeszcze z tobą pogadać i zawsze z tobą siedzą. Nie widzisz, kurde, głowa mnie boli. Czasem tak robisz, bo jednak nie jest się maszyną, nie jest perpetuum mobile, ale bardzo często jest tak, że wiesz, ja wstaję o 6 rano, a chodzę spać o północy, nie? I następnego dnia musisz być turbo fresh. I mieć siłę. I nie ma, że migrena, okres, kac, cokolwiek. I uśmiech, tak. W ogóle tak. Szczęśliwy. Może ktoś ci po prostu gulę podniósł poprzedniego dnia, ale następnego dnia musisz mieć
full love do tej osoby, nie? No, no tak, no to taki profesjonalizm na bardzo wysokim poziomie. No się nie da. Jeśli ktoś, znam pilotów, słyszałam o tym, którzy na przykład godzina 18 nawet nie idą z grupą na kolację, bo oni muszą odpocząć. Ja na przykład, ja bym tak nie umiała, no. Wiem, że niektórzy właśnie potrzebują czas na regenerację, żeby się wyłączyć, a ja na przykład nie umiem oderwać się od ludzi, bo ja też wychodzę z założenia, że ty na przykład jadąc ze mną gdzieś tam strzelam do Kenii, to ja nie wiem, czy ty tam kiedykolwiek wrócisz. Więc ja staram się zrobić tak, żebyś dostała to, co masz w programie, plus drugie tyle ekstra, co nie jest zapisane, bo mam świadomość, że ty możesz tutaj już nigdy nie wrócić. I plan jest jeden, on jest świętość. I choćby było napchane, bo była w niego cała masa rzeczy i choćby ci się waliło i paliło, to musisz zrealizować wszystko, bo to znaczy, że to jest do zrealizowania. Ale oprócz tego goście dostają jeszcze całą masę innych rzeczy, które nabywa się z doświadczeniem i z wielością wyjazdów w dane miejsce. Na przykład mam znajomych w Etiopii, bo tam też jestem bardzo często i na przykład żadna grupa, a my jesteśmy w takim obozie, no dość, umówmy się, sporym, niesporym, nie? A tylko moja grupa idzie do miejscowych na kawę. Jak wszędzie robią na węglu, tak tu robią na drewnie. Siedzą w ich chacie, rozmawiają o różnych historiach. Te dzieciaki po prostu mi lecą na szyję, bo mnie znają, bo dostają któryś raz, wiesz, jakieś zabawki. Więc to się... Ludzie, którzy z tobą jadą, to docenią, że nie wiem, i widzisz się na lotnisku z przewodnikiem, który jest Kenijczykiem, i on ci się wita z tobą na misia, mówiąc, mordo ty moja. Nie powie ci hello, albo good morning, albo jumbo. Tylko po prostu na misia się przytulą i wszyscy od razu... I to są te momenty, kiedy właśnie ludzie będący w wieku moich rodziców, ci dużo starsi, albo mający wątpliwości, czy są z odpowiednią osobą... Wtedy się przekonują. Tak, tak. No super. A powiedz mi, ile ty czasu spędzasz w podróży, w swojej pracy, jeżeli chodzi o bycie pilotem, a ile czasu w domu albo prywatnie? Bo wiemy, że masz jeszcze inne rzeczy, nie tylko swoją pracę, ale ile zajmuje ci bycie pilotem, a ile reszta życia? Wiesz co, ja przez tak sobie ostatnio myślałam, że to jest jakieś 130 dni, w ogóle po ich podróży, chociaż teraz już tyle nie wiem, bo wiesz co, bo wyjazdy blogowe to one zawsze też są dla mnie jakoś tam zawodowe, może pilotskie, ale jakby kiedyś, jak zaczynałam, to ja potrafiłam spędzić 280 dni w roku w trasie, poza krajem. Czyli 9 miesięcy około, pira za oko. Najkrótszy czas pomiędzy wyjazdami to miałam, pamiętam, swoje urodziny. Przyjechałam o godzinie 12 do Warszawy, o godzinie tam 13 z hakiem byłam w swoim rodzinnym mieście w Mińsku Mazowieckim, a o 4 rano byłam znowu na lotnisku. Natomiast myślę, że teraz to jest jakieś, znaczy ten rok to będzie już w ogóle szczególny. No. Sama wie. Myślę, że w tym roku, znaczy, że tak w zeszłym roku to było około 130, może 150 dni. To i dużo, i niedużo, ale jakby to jest, bo ja, wydaje mi się, i zrównoważony dla głowy, dla towarzystwa i dla portfela. Okej, super. I odnajdujesz tą swoją równowagę? Słucham? Odnajdujesz tym swoją równowagę życiową? Tak, natomiast powiem ci, że jak przyjeżdżam do Polski i tam mija powiedzmy tydzień, a kolejny wyjazd jest za miesiąc czy za półtora, to zawsze gdzieś myśl targam mojego męża. Więc jakby podróżowanie po Polsce też wchodzi w grę, w tym roku będzie tym bardziej po Polsce. Myślę, że będziemy mieli już dwa motocykle. Cześć, Mińsk! Dwa motocykle, więc to już w ogóle będzie bajka. Okej, super. A powiedz mi, bo też takie pytanie padło, jaki jest twój ulubiony kraj afrykański i dlaczego? Wiesz co, mi jest trudno powiedzieć,
który jest konkretnie. Mhm. Bo jest kilka i każdy za coś i za coś innego. O Jezus Maria, widzisz? Kenię, dlatego, że ja kocham po prostu te tamtych ludzi, którzy są dla ciebie tacy ciepli, tacy wspaniali, oddaliby ci wszystko, i, ale tacy tak, wiesz, towarzysko by ci oddali wszystko, są super opiekuńczy. Ja nigdy, nie przypominam sobie, nigdy nie poczułam tego, że przez to, że jestem turystką, to oni się zachowują inaczej, bo wiedzą, że coś dostaną ekstra. W przeciwieństwie do Tanzanii, którą zawsze mam jakieś jaja. Mhm. A emocjonalnie te kraje, czy te kultury, bo to jest Swahili, są dość zbliżone. Zbliżone. Natomiast ja w Tanzanii mam zawsze jaja. Albo pijanego kierowcę, albo rabunki, albo w jakiejś powodzie, albo jakieś, no po prostu zawsze mam jakieś jaja. Albo hotel jest nie taki, jaki być powinien. Mhm. Zamiast Ocean View, to mam jakiś Garden View przy generatorze okno, mimo że umowa o tym innym. Także tam mam zawsze jaja. Kenia, po prostu kocham tych ludzi, dlatego też część rzeczy do sklepu, który będzie za jakiś czas uzupełniony nowymi rzeczami, właśnie będzie z Kenii, bo ja tam po prostu mam fantastyczne kontakty. Uwielbiam Sudan, bo Sudan i Burkina Faso jednocześnie. Chociaż w Burkina Faso byłam tam totalnie sama, to dałabym je razem, ponieważ chociażby dlatego, że tam nie ma turystów. I to my jesteśmy dla nich takim dużym zainteresowaniem, w drugą stronę to się wszystko odbywa, ale przez to, że tam nie ma zbyt wielu turystów, oni ci pokazują naprawdę wszystko tak bardzo od środka. I na przykład jak poszłabyś do Sudańczyka na herbatę do domu, co jest normalne, że ty idziesz drogą, pod drzewem jest Sudańczyk, pije herbatę, albo gdzieś na podwórku, to do ciebie wychodzi i cię woła z podwórka na swój dziedziniec i ty nie jesteś w stanie od niego wyjść. Mam znajomych Sudańczyków, to trochę miałam tego na miastkę, no. Wiesz, o czym mowa, no. Także to tak samo w Burkina Faso. Ja pamiętam, pojechałam zrealizować taki swój pomysł na film, który ostatecznie się nie pojawił, bo mój operator dzień przed wylotem powiedział, że mama mu nie pozwala jechać. Okej. I poleciałam sama. W związku z tym jakby ten moje założenie filmowe, materiałowe nie wyszło, ale to jest nieprawdopodobne, bo znalazłam w internecie dziewczynę, która po prostu po hashtagach Burkina Faso, znalazłam dziewczynę, która jest dziennikarką i która szalenie się interesuje modą i ona mi bardzo pasowała jako taki bohater mojego filmu. Ale ponieważ poleciałam tam sama, miałam wykupione miejsca w hotelu, jedzenie i tak dalej, to ja jej zaproponowałam, żeby ona pojechała ze mną. Po pierwsze dlatego, że no, wydawało mi się, że jak będę z kimś, będzie trochę bezpieczniej, bo Burkina Faso nie jest bezpieczne. Po drugie, tak sobie pomyślałam, że mówiąc wprost, potrzebuję chyba trochę rąk do pracy, jeśli ja mam zrobić tam jakiś film, nawet własnym sumptem. A po trzecie się w ogóle okazało, że ta dziewczyna nigdy nie była w tych miejscach, które mamy zamiar odwiedzić i prawdopodobnie nigdy by ich nie odwiedziła, bo mimo że w miarę sytuowanego domu pochodziła, to nie ma tam takiej potrzeby podróżowania. I w ogóle się wydarzyło tyle niesamowitych rzeczy na trasie. Nie wiem, między innymi uczestniczyłyśmy w festiwalu masek, który ja w ogóle nie wiedziałam, że będzie miał miejsce, bo miałam wrażenie, że to tylko już w ogóle już dawno o tym się zapomniało, że to są tylko zdjęcia w starych albumach i w ogóle mogę o tym zapomnieć, a my w tym uczestniczyłyśmy. Co więcej, słuchaj, to jest taki numer. Ona jest, Stefani jest chrześcijanką, ale jej tata jest animistą. I jego dziadek też jest animistą. Czy możesz wyjaśnić obserwatorom, bo nie jestem pewna, czy wszyscy wiedzą, kim jest animista. Animiści to są ci ludzie, którzy wierzą w duchy, w siły, w przyrody. I ona jak powiedziała swojemu tacie, że bierze udział w tym festiwalu, to tata pierwsze co zadzwonił do dziadka, bo ta dwójka, jej ojciec ani dziadek nigdy nie uczestniczyli w czymś takim, bo to jest tak wyjątkowe wydarzenie. Wow. Wyobrażasz sobie?
Czad. Także no jakby Sudan i Erytrea i Burkina Faso to dla mnie są naprawdę dwa wyjątkowe kraje ze względu na ludzi, jakich tam poznałam, przede wszystkim dlatego, że nie ma tam turystów. Ja w Burkina Faso na 10 dni trasy nie spotkałam ani jednego białego człowieka, łącznie z tym festiwalem, który mógłby się wydawać super komercyjny. W Sudanie na 2 tygodnie trasy spotkałam 6 Polaków, z czego raz spotkałam 6 Polaków, z czego cała 6 to byli archeolodzy i po prostu ich na misji archeologicznej spotkaliśmy. Okay. I to był, słuchajcie, Żurawski, który od 32 lat tam pracuje i jest odkrywcą takich rzeczy, o których my będziemy czytać w książkach i które po prostu będziemy z tego dumni, bo polscy archeolodzy to są top of the top w Sudanie. Więc to była raz, jak byłam, to było 6 osób, z czego to 6 archeolodzy, a drugi raz, a pierwszy raz, jak byłam, w ogóle, spotkałam 4 białe osoby, z czego 2 to byli też archeolodzy, tylko że ze Stanów, i 2 Koreańczyków. Wszędzie byliśmy sami. Sami usieńcy. I z tego między innymi powodu lubisz te miejsca. Tak. No, to są absolutnie niezwykłe miejsca. I ja strasznie tęsknię za Afryką, wiesz, za Etiopią, którą znam jak własną kieszeń, gdzie, wiesz, ja w Afryce byłam ponad 50 razy. W Etiopii byłam chyba z jakieś 18 i w każdym mieście mam jakiegoś ziomala i tam nie ma opcji mi się nic wykrzaczyć. Nawet jak miałam, słuchaj, kobietę, która dostała udaru słonecznego na pustyni, to udało mi się zorganizować ewakuację helikopterem. Więc to są naprawdę wypracowane relacje i uwielbiam Etiopię i mogę tam latać ciągle, ale... Mam nadzieję, że kiedyś z tobą tam polecę, bo Etiopia jest bardzo wysoko na mojej liście. Ja mam nadzieję, że tam w listopadzie wrócę. Nie wiem, znaczy mam taką nadzieję, wiem, jaka może być rzeczywistość, ale mam taką ogromną nadzieję. Trzymam kciuki. Ktoś tu pisze, że chciałby zostać swoim plecakiem, bo opowiadasz tak bardzo z pasją. Oj, dziękuję bardzo za pracę. Musimy przyspieszyć troszeczkę tempo. Powiedz mi, wybierz jedną niebezpieczną sytuację w Afryce, jaką miałaś. Na pewno było ich trochę, ja, ale proszę, wybierz jedną. To dobra, to ja ci powiem dwie. No jedno to ci powiedziałam właśnie tą o ewakuacja helikopterem z pustyni, a jedna jest taka, że zatrzymali mnie rebelianci w Burundi, a jeszcze inna to była otwierając paszport na granicy kongijsko-ugandyjskiej, wyleciała strona ze zdjęciem. No i generalnie, delikatnie mówiąc, no także na przykład z rebeliantami było tak, że po godzinie 18 w Afryce generalnie się nie jeździ, bo jest czarno jak no. I na mapie odcinek między Bujumburą, czyli stolicą, a Gitegą, gdzie jest Muzeum Narodowe Wielkości, myślę, że 60 metrów kwadratowych, tak, wydawało się o tyle, to jest, że niby to jest 30 kilometrów, tylko że Burundi to są góry i tam się jeździ tak. Albo się wraca, żeby dojechać tu. W związku z tym no nie trafiliśmy i zaczęło być ciemno. Przyjeżdżając, zatrzymywani jesteśmy zawsze z takimi checkpointami. No i na jednym checkpointie nam powiedzieli, nie jedziecie dalej. A my widzimy, że generalnie już w górze światło stolicy widać i mamy rzut beretem. Oni nie jedziecie. No i my tak zaczynamy z nimi gadać, mówią, że w sumie to moglibyśmy przejechać, ale musi na to wydać zgodę lokalny wodzuś. No dobra, to weź do niego tam tererere, albo my pójdziemy, on mówi nie, on teraz śpi, a nie można mu przeszkadzać. Ale wiesz, my mówimy, że my tutaj potrzebujemy, że jesteśmy turystami, że mamy hotel, że bardzo przepraszamy i w ogóle. No i w pewnym momencie widzimy, że te drzwi od wodzusia lokalnego się otwierają. Jakieś 2 typów puka i widzę zza drzwi ktoś tak wychodzi, wiesz, ten cały wodzuś. No i nie minęło tam 2 minuty. Podchodzi do nas ten wodzuś i tak bonjour z uśmiechem, jak od ucha do ucha, bezzemnym, ale zawsze uśmiechem.
mówi, że on musi nas przeszukać, bo czy nie mamy broni, czy mamy pozwolenia. Generalnie wtedy to było 11 lat temu na granicy oprócz stempla z Burundi. Dostawało się taką kartkę, słuchaj, już ci pokazuję, o mniej więcej takiej wielkości, aha, gdzie była deska i był kwadrat. I to wszystko, co było nadrukowane. Zero numeru, imienia, aha, nic. To wkładali do paszportu. I oni chcieli akurat tą karteczkę zobaczyć. Oczywiście my wszyscy mieliśmy, potwierdź nam plecaki, czy my nie mamy broni. Wszystko było ok, ale okazało się, że nas będzie po prostu kosztować. Więc zamiast powiedzieć, ile, to my się nastaliśmy i trochę się znaczy wiesz, to my tak trochę turyści braliśmy na wesoło, dopiero jak dolecieliśmy do hotelu, to się okazało, że to był teren przyjęty przez rebeliantów, którzy mają większą władzę niż władza lokalna i że to tak naprawdę była ich dobra wola, żeby nas dalej puścić. My też mówimy, no dobra, to my w takim razie zostaniemy tutaj, może tutaj do hotelu, nie ma hotelu, a to może do kogoś, nie wiem, możemy się rozbić tutaj gdzieś, nie ma gdzie. I wiesz, nie masz żadnej alternatywy. Więc udało się to po prostu zrobić tak, no, tak jak się to czasami w Afryce załatwia. Tak, też mi się zdarzyło takie rzeczy zobaczyć. Ale powiedz mi, to było piwo, czy to było whisky? To była gotówka. No właśnie, ale ty widzisz, powiedziałaś bezpośrednio, bo na przykład na tej granicy z Kongiem, gdzie mi wyleciała strona z paszportu, to mówił, no to mój taki przewodnik, asekurant, fixer, o, mówił mi, Ewa, to piwo będzie kosztowało. My, dobra, nie ma problemu, to ja pójdę, kupię to piwo. Nie, 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 nie. Piwo to jest $50. Whisky to jest stówka. Więc tam ci nigdy nikt wprost nie powiedział, ile to jest kasy, tylko właśnie takim... No, tutaj tak, to co łasko, ale nie mniej niż. Słuchaj, bo czas nam się powoli kończy, więc szybko. Gdzie można z tobą wyjechać? Słuchajcie, można ze mną pojechać wszędzie tam, gdzie jest napisane u mnie na blogu, w zakładce Jedź ze mną. Na chwilę obecną mam Etiopię pod koniec miesiąca, pod koniec roku, to jest przełom listopada i grudnia. Potwierdzono mam Ugandę i poszukiwania goryli oraz szympansów w listopadzie. Trasa, która zbierała się, właściwie planowana była na przez co najmniej 2 lata, to była Kenia z nocegiem w wiosce Maasai z warsztatami survivalowymi u moich ziomeczków, gdzie będziemy sobie skurować kozę, robić grilla na ognisko, spać w glinianych, gównianych chatach razem z obcielaczkami. Także to w czerwcu, no, plan był na Izrael i pustynię, przejście przez pustynię i oazy, no ale zobaczymy, jak to będzie. Także to jest na chwilę obecną. Ja staram się u siebie na blogu w zakładce tak na boku w panelu bocznym pisać, gdzie można ze mną pojechać. Okay. No i oczywiście w zakładce Jedź ze mną. Czyli generalnie, jeżeli ktoś chce sobie jechać na wyjazd, to wchodzi na szpilkiwplecaku.pl czy .com? Tak. .pl i tam szuka wyjazdu z tobą. Super. A powiedz mi jeszcze, poza pracą jako przewodnik, Afryka zainspirowała cię również w inny sposób. No, co to widać? Tutaj u ciebie. Słuchaj, no w czasach bardzo dziwnych, bo dosłownie tam parę dni przed ogłoszeniem lockdownu otworzyłam Zebra Store, czyli moje afrykańskie turbany i opaski, a w najbliższym czasie już nie tylko. To sklep właśnie z takimi dodatkami, bo stwierdziłam, że dostaję tyle pytań o te tkaniny, o biżuterię, o różne rzeczy. Bo zawsze na swoich zdjęciach jesteś po prostu glowing, tak po prostu promieniujesz tą autentycznością afrykańską i biżuterią. Tą kobiecością, o której mówiłaś. Wiesz co, akurat jeśli chodzi o ten taki blask afrykański, to jestem przekonana, że dają to na pewno kolory. I choćbyśmy byli szarymi, burymi, nastrojowo ludźmi, to ilekroć przymierzałam komuś te turbany albo po prostu robił eksperyment i kupował ode mnie ten turban, mówi, że to jest, że człowiek jakby na niego weszła zupełnie inna aura, a stwierdziłam, że Afryka jest tak wyjątkowa, że to musi się pojawić gdzieś. Zresztą ten pomysł był już ze 4-5 lat temu poruszony,
ale zrobiłam dwa eksperymenty właśnie ostatnio w Burkina Faso i poprosiłam moją Stefanię, żeby mi pokazała, jak coś takiego upleść. Mhm. I w listopadzie zabrałam turbany na moją trasę autorską z followersami i dziewczyny nosiły turbany. I się okazało, że to jest chyba strzał w dziesiątkę. I poszło. Jak widać, jak widać. Pięknie wygląda. Ale jeżeli ja to uplotłam, a ten próbowałam już wcześniej i teraz mi w końcu wyszedł, także jeżeli ja to uplotłam, to każdy to uplecie. Ja wiem, znaczy dla mnie to jest już teraz moment. Ciach. No ja wiem, proszę, a ja tak się... Bo wiesz co, bo z tym się nie można cackać jak matka z łobuzem. To po prostu bierzesz, ciach i... Jak matka z łobuzem. Wiem, to prawda. No, nie możesz, no po prostu jak chcesz zrobić kulkę, o proszę cię bardzo, to po prostu zwijasz to, jak chcesz mieć taką dużą, jak ty, to nie ciasno i o, raz, czy ja się zastanawiam, czy więcej, nie, kręcę po prostu i wkładam pod spód, to mnie teraz ze stresu mi nie wyjdzie, bo tak ma. No i jest. Jest git. Jest git, no. No i teraz wyleci, ale... No, także ja jestem przekonana, że turbany są super wejdą w tym roku, a ktoś, kto nie jest przekonany albo mało odważny, żeby takie duże rzeczy mieć na głowie, to zawsze jest alternatywa w postaci opasek, a niedługo jeszcze coś innego. Ja o tym nie wspomniałam, bo za szybko się zagadałyśmy. Dla wszystkich obecnych tutaj osób i obserwatorów, Ewa przygotowała mały surprise. Ewa, dajesz, bo masz minutę, dwie. Dobra, Life in 20 kg, czyli dokładnie tak, jak się nazywa profil Martynki. Jak wpiszecie, to do końca jutrzejszego dnia macie 15% mniej. Cokolwiek chcecie. Fakt jest taki, że trochę jest sklep już obkupiony i niewiele jest, ale to, co podkreślam, to są unikatowe rzeczy, które się nie będą powtarzać, bo materiał jest unikatowy, limitowany i jak będziecie mieć jakieś cudzeńko, to wiedzcie, że nie spotkacie drugiej osoby tak na ulicy. Dokładnie. Czyli wchodzimy na jaki adres? zebra-store.pl i tam na samym końcu po prostu będzie takie miejsce na kupon, wpisanie kodu Live in 20 kg i macie 15% mniej na wszystkie produkty. Super. Ja... I każdy, kto chce. Nie ma tak, że jedna, czy pięć osób, czy x. Wszyscy, którzy będą chcieli coś kupić, to do końca jutrzejszego dnia. No i super. Dzięki bardzo. Mam nadzieję, że się wszyscy cieszymy i skaczemy z radości, bo to jest bardzo miła niespodzianka. Dziękuję Ci, Ewa. A proszę bardzo. Słuchaj, bo tutaj właśnie czas nam leci. Czy jest coś jeszcze, co chciałabyś powiedzieć? Nie wiem, bo się wstydzę. O, rzeczywiście było widać, taka śmiała. Słuchaj, bardzo się cieszę, że mnie tutaj zaprosiłaś, bardzo się cieszę, że mogłam z tobą porozmawiać, bo zawsze takie spotkania, szczególnie w tym trudnym czasie, poprawiają nastrój i się bardzo cieszę, że mogłam też coś więcej od środka odpowiedzieć o pracy pilota, która wiem, że wygląda cudownie z zewnątrz, a bywa różnie. No, of course, coś o tym wiem. Dobrze, Ewa, słuchaj, ja dziękuję Ci bardzo za Twój czas i że przyjęłaś zaproszenie. Wszystkim bardzo tutaj dziękuję. Obserwującym bardzo dziękuję za Wasz czas, który nam poświęciliście. Widzimy się jutro o 19 na live, o tym opowiem później, wrzucę relację. Także ta relacja będzie dostępna przez 24 godziny. I mam nadzieję, że uda mi się również ją rzucić na YouTube'a, także będzie dostępna trochę dłużej. Okej? Okay? Super, dobra. Dzięki. Super. Buziaczki. Dziękuję wam wszystkim, co tutaj przyszliście. Pa, pa! Pa, pa.